Czyli Adra włącza. Włącza. Panie i Panowie Radni, otwieram sesję Rady Gminy Złota. Witam wszystkich Panie i Panów Radnych oraz Pana Wójta Tadeusza Sułka, Pana Sekretarza Ireneusza Gołuszkę, Panią Skarbnik Ewę Pawełczak, pracownika naszego biura Lidzie Dziura i obsługującego nasz sprzęt elektroniczny Adriana Oziębłowskiego. Serdecznie witam wszystkich mieszkańców gminy Złota, którzy będą nasze obrady obserwować i śledzić za pomocą internetu. Szanowni Państwo, proszę operatora o włączenie urządzeń do głosowania. Informuję Państwa, że nasze obrady są jawne i są rejestrowane za pomocą wizji i dźwięku. Odczytam Państwu teraz klauzulę informacyjną, że administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy w Złotej. Obecność na Radzie Gminy jest jawna i dobrowolna, co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych w zakresie obejmującym imię, nazwisko oraz wizerunek. Proszę radnych o zalogowanie się. Już. Szanowni Państwo, na podstawie listy obecności i urządzeń do głosowania stwierdzam, że w naszej Radzie, na Radzie uczestniczy 15 radnych, wobec czego Rada jest prawomocna do podejmowania uchwał. Otrzymali Państwo proponowany porządek posiedzenia. Czy są wnioski w sprawie zmiany tego porządku? Nie widzę, nie słyszę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem dzisiejszego porządku obrad? W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 15 radnych jest za przyjęciem porządku obrad. Przystępujemy do następnego punktu. Jest to przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Czy ktoś z Pań i Panów Radnych chce zabrać głos w sprawie porządku obrad poprzedniej sesji? Jeżeli nie ma, przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji? W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 15 radnych było za przyjęciem protokołu. Dziękuję Państwu serdecznie. Następnym punktem naszego posiedzenia jest to podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Złota. Bardzo proszę Panią Agnieszkę. Jak? Trzy uchwały. Odmów jednocześnie? Trzy. Dobrze. Druga uchwała.
świadczenia usług w zamian za uliczoną płacę. W szczególności ilość odbieranych odpadów komunalnych, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych, sposób świadczenia usług przez punkty telefonicznego odbierania odpadów komunalnych. Zgodnie z artykułami, z artykułem 6R, ustęp 3, 3A, 3B, 3C i 3D ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przedłożonym projekcie uchwały dotyczyło częstotliwość odbioru poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych. Projekt uchwały określa tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości w przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez odbiorcę odbierającego odpady komunalne lub przez prowadzącego punkt elektrycznego zbierania odpadów komunalnych oraz określa sposób świadczenia usług przez ten punkt. Projekt uchwały zaopiniowano przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyspie Zdroju w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych. Uchwała nr 3. Metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawkę takiej opłaty. Rada Gminy w drodze uchwały dokonuje wyboru metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustala stawkę takiej opłaty. Określając stawki opłaty, stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi bierze pod uwagę liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę, ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych, koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, sezonowość powstawania odpadów, przeznaczenie opłat. Z podanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługa administracyjna tego systemu, w tym organizacja przetargów, pobór opłat, prowizja dla sukcesów, wynagrodzenia, materiały biurowe, opłaty pocztowe, delegacje, szkolenia, koszty urzędu skarbowego, kontrola systemu, zlecenia, sprzątanie placów zabaw, kosze uliczne, sprzątanie poboczy, dzikie wysypiska, materiały, które potrzebne są, to są worki na śmieci śmieciowe, rękawice dla pracowników, sprzęt, prowadzenie działań informacyjnych, edukacyjnych, prowadzenie sprawozdawczości z realizacji zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, analiza osiągniętych poziomów recyklingu. Tutaj na następnym slajdzie przedstawione są obrazowe koszty, które ponoszone są w wyniku funkcjonowania systemu. Na środkowym slajdzie pokazany jest koszt systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i składowe poszczególne koszty, czyli koszty administracyjne, usuwanie dzikich wysypisk, edukacja ekologiczna, odbiór odpadów i transport na RIPO, zagospodarowanie na RIPO, SZOP, odbiór odpadów z koszy ulicznych. Założeniem gminnej gospodarki odpadami komunalnymi jest jej samofinansowanie, czyli zrównoważenie przychodów od mieszkańców i instytucji z wydatkami ponoszonymi na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Rosnące koszty utrzymania systemu gospodarki odpadami mające wpływy. Rosnące koszty, a więc składowanie odpadów, koszty funkcjonowania RIPO, składowanie odpadów, opłaty środowiskowe, odbieranie i transport odpadów, zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów. W naszym przypadku niesegregowane odpady będą odbierane od kwietnia do października dwa razy w miesiącu, od listopada do marca raz w miesiącu. Śmieci segregowane jeden raz w miesiącu. Opłata za każdą tonę odebranych odpadów, niesegregowane, segregowane odpady, opony samochodowe, wielkogabaryty, zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny, odpady z przodu. Brak opłaty ryczałtowej. Malejące wpływy. Zmniejszenie się liczby mieszkańców, a co za tym idzie, mniejsza liczba deklaracji.
Obrazowo przedstawione tutaj jest przyczyny wzrostu cen odbioru odpadów. Na pierwszym slajdzie pokazana jest produkcja odpadów i to jest tak. Przyczyna wzrostu kosztu odbioru odpadów to jest brak masowego segregowania odpadów. Wytwarzane bardzo duże ilości odpadów niesegregowanych w stosunku do odpadów segregowanych. Zbyt niska jakość surowca. Kolejny punktem, który przyczynia się do wzrostu cen odpadów, to jest wzrost odbiór odpadów, a w tym między innymi wzrost cen energii i paliwa, wzrost płacy minimalnej, ustawa o elektromobilności, kosztowne inwestycje w ekologiczne samochody. Następnym czynnikiem przekazywane odpady do zagospodarowania na rybokach, kosztowne inwestycje prowadzone tam, na to idą też opłaty związane ze składowaniem na rybokach. Paliwo z odpadów. Rynek podaży jest bardzo mały, brak zainteresowania przyjmowaniem RDF-ów i kilkukrotny wzrost cen za przekazanie RDF-u do cementowni. W ramach wyjaśnienia RDF to jest paliwo pochodzące z odpadów, wytworzone z różnych rodzajów odpadów, takich jak odpady stałe, odpady komunalne, odpady przemysłowe, odpady komunalne. I ostatnim czynnikiem, który powoduje wzrost cen odpadów, odbioru, jest ich składowanie, a więc wzrost odpadów marszałkowskich. Uciążliwości, z jakimi boryka się gmina. Wydatki są większe od dochodów. Mała liczba faktycznie segregujących mieszkańców. Stosunkowo dużo mieszkańców, mimo złożonej deklaracji, nie segreguje odpadów do prawnych nieprawidłowo. Co za tym idzie, wyższa kwota opłaty jest po stronie gminy za odpady niesegregowane na składowisku odpadów. Mieszkańcy uchylają się od opłaty za odpady, nie składają korekt deklaracji w przypadku zwiększenia liczby członków gospodarstwa domowego. I bardzo ważną rzeczą jest również to, że stale wytwarzamy coraz więcej śmieci. Na co pozwala za sobą każdy odpad, to niestety zwiększone koszty. Dla przykładu pozwoliliśmy sobie podać taki opłat za odpady komunalne w innych miastach. Wiślica 12-16 zł, Czarnocin 17-18, Bejsce 19-20, Skarbnierz 24-25. Został ogólny przetarg na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych w naszej gminie. Otwarcie ofert nastąpi 8 grudnia 2021 roku. I tutaj takie na podsumowanie. W sytuacji, w której wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pozwolą na finansowanie ustawowo określonych kosztów oraz gdy zostaną naliczone kary za brak osiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu, konieczne będzie podniesienie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, co też w tym momencie będziemy podejmować. Bardzo dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, czy w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Złota ktoś z Państwa chce zabrać głos? Jeżeli nie ma, bardzo proszę o odczytanie uchwały odnośnie regulaminu. Uchwała Rady Gminy Złota z dnia 2 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości porządku na terenie Gminy Złota. Na podstawie stosownych przepisów Rada Gminy Złota uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwała regulaminu utrzymania czystości porządku na terenie Gminy Złota stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Traci moc uchwała nr 3/16/2018 roku Rady Gminy Złota z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości porządku na terenie Gminy Złota. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Złota. Paragraf czwarty. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. I paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały odnośnie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Złota?
głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 15 radnych było za przyjęciem regulaminu. Dziękuję bardzo. Następną uchwałą jest to uchwała Rady Gminy w sprawie określenia szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Złota. Myśmy już na komisjach to omawiali. Pani Agnieszka tu szczegółowo przedstawiła to. Czy w sprawie określenia szczegółu sposobu i świadczenia usług ktoś chce z Państwa zabrać głos? Jeżeli nie ma, dziękuję. Proszę o odczytanie uchwały. Uchwała Rady Gminy Złota z dnia 2 grudnia 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanych tymi odpadami w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Złota. Na podstawie stosownych przepisów Rada Gminy Złota uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Paragraf drugi. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę, o której mowa w paragrafie pierwszym, odbierane będą bezpośrednio od właściciela nieruchomości zamieszkałych zgodnie z harmonogramem odbioru następujące frakcje odpadów. Niesegregowane, zmieszane odpady komunalne. Selektywne, zebrane odpady komunalne obejmujące frakcje papier, szkło, metal i tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielogabarytowe. Zużyte opony. Paragraf trzeci. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Złota określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 4. Ustala się następujący sposób świadczenia usług przez punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK zlokalizowane na terenie gminy Złota pod adresem ulica Sienkiewicza 89. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi punkt selektywny zbioru odpadami komunalnych odbierać będzie od mieszkańców gminy Złota następujące frakcje odpadów stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Punkt trzeci. Punkt selektywny zbioru odpadów komunalnych prowadzony jest samodzielnie przez gminę Złota. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych realizuje podmiot wybrany w postępowaniu przetargowym. Wójt Gminy Złota podaje do publicznej wiadomości informacje na stronie internetowej Urzędu Gminy Złota w lokalnej prasie, lokalizację punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz regulamin tego punktu, który określa m.in. wykaz odbieranych w punkcie rodzajów odpadów oraz godziny otwarcia. Transport odpadów do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zapewnia mieszkaniec we własnym zakresie i na własny koszt. Paragraf 5. Zgłoszenie niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzonego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy dokonywać w referencie gospodarki przestrzennej i inwestycji Urzędu Gminy w Złotej niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 2 dni od zaistnienia takiego zdarzenia, telefonicznie, pod adresem mail, pisemnie, osobiście w siedzibie urzędu. W zgłoszeniu należy podać niezbędne dane adresowe nieruchomości, które zgłoszenie dotyczy, datę i sposób niewłaściwego świadczenia usług oraz imię i nazwisko zgłaszającego. Paragraf 6. Traci moc uchwała nr 3 przez 15 2018 roku Rady Gminy Złota z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gospodarowanych tymi odpadami w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Paragraf 7. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Złota. Paragraf 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Paragraf 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 roku. Dziękuję. 21. Jak będzie? Dziękuję bardzo. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? W
głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 15 radnych było za przyjęciem tej uchwały. Przystępujemy do następnej uchwały i to ta najbardziej uchwała taka drażniąca. Jest to uchwała w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalania wysokości tej opłaty, określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Szanowni Państwo, zanim przystąpimy do głosowania tej uchwały, trzeba sobie odpowiedzieć, czemu to podnosimy, te ceny. Dlaczego na przykład nie 2 zł albo 10 zł, tylko jak według projektu naszej uchwały 6 zł. Bardzo bym prosił o zabranie głosu w tej kwestii panią Agnieszkę na początek.
Dziękuję bardzo. Czy pan wójt? Bardzo bym prosił, Agnieszko, mikrofon. Panie wójcie, na siedząco będzie lepiej słychać. Mikrofon panu wójtowi przestał. Mikrofon przestał. Będzie słychać? Dobrze. Panie przewodniczący, wysoka rado, szanowni słuchacze obserwujący przebieg naszych porad. Więc sytuacja wygląda w ten sposób. Podstawą do wszelkich zmian jest zmiana ustawy. A więc nie my wymyśliliśmy zwiększenie częstotliwości odbioru. Ustawa nas sejmowa nas zobowiązuje do tego, aby zbierać niesegregowane dwa razy w miesiącu, w miesiącach letnich i segregowane, które dotychczas zbieraliśmy raz na dwa miesiące, będziemy zbierać co miesiąc. Do tego zobowiązuje nas ustawa. I tutaj dyskusji nie ma. Również ustawa wprowadza zmianę polegającą na tym, że płacimy za odebrane odpady. A więc ryczałtowa cena ustalona w wyniku przetargu, jak było dotychczas, została podzielona na 12 miesięcy i tyle byśmy płacili w każdym miesiącu. Obecnie będziemy płacić za wszystkie zebrane śmieci. Dlatego, że szacowana ilość nie zgadza się z rzeczywistą ilością. Szanowni Państwo, wystarczy przejechać drogą w dniu, kiedy są zbierane odpady i zobaczcie, ile tych odpadów jest. A więc wynika z tego, że u nas będzie około 600 ton, ale być może, że będzie również więcej. Jaka będzie ustalona cena za tonę, to okaże przetarg. I nie będzie ryczałtu, że ustaliliśmy, wyliczyliśmy. My nie wiemy, co nas czeka, jakie czekają nas wydatki. Szanowni Państwo, jest to nie wymysł i nie wina naszych radnych, że cena tak wzrośnie. Trzeba zacząć od tego, że rośnie częstotliwość, ale również rośnie z roku na rok, mimo zmniejszającej się liczby mieszkańców, rośnie ilość wystawianych odpadów. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie wójcie. Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos w tej sprawie? Nie słyszę. Proszę o odczytanie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy Złota z dnia 2 grudnia 2020 roku w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalania wysokości tej opłaty, określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Na podstawie stosownych przepisów Rada Gminy Złota uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Dokonuje się wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, od gospodarstwa domowego, zastosowanie zróżnicowanej stawki opłat w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość. Przez gospodarstwo domowe rozumieć należy formalny zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się. Jeżeli któraś z osób mieszkających utrzymuje się oddzielnie, ta osoba tworzy oddzielne jednoosobowe gospodarstwo domowe. Wyróżnia się następującej wielkości gospodarstw domowych. Gospodarstwo domowe jednoosobowe, dwuosobowe, trzechosobowe, czteroosobowe, pięcioosobowe, sześcioosobowe i powyżej. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w następujących wysokościach. Gospodarstwo domowe jednoosobowe 18 zł, dwuosobowe 36 zł, trzechosobowe 54 zł, czteroosobowe 72 zł, pięcioosobowe 90 zł, sześcioosobowe i powyżej 108 zł. Paragraf trzeci. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Wysokość miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, o której mowa w ustawie pierwszej, wynosi. Gospodarstwo domowe jednoosobowe 17 zł, dwuosobowe 34, trzechosobowe 51, czteroosobowe 68, pięcioosobowe 85, sześcioosobowe 102 zł i powyżej 102 zł. Prawo do zwolnienia, o którym mowa w ustawie pierwszej, przysługuje właścicielowi nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodziny na podstawie złożonej deklaracji, w której zadeklaruje kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Paragraf 4. Ustala się stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości trzykrotnej stawki, o której mowa w paragrafie 2. Gospodarstwo domowe jednoosobowe 54 zł, dwuosobowe 108 zł, trzechosobowe 162 zł, czteroosobowe 216 zł, pięcioosobowe 270 zł, sześcioosobowe i powyżej 324 zł. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Złota. Paragraf 6. Traci moc uchwała nr 8/100 z 2019 roku Rady Gminy Złota z dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ustalanie wysokości tej opłaty określa stawki opłaty podwyższonej z gospodarstwa odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Dziękuję bardzo. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, 10 radnych było za przyjęciem tej uchwały, 5 głosów było wstrzymujących się. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Następnym punktem naszego posiedzenia jest to podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. Zanim będziemy głosować, bardzo proszę pana wójta o zabranie głosu. Siedząco będzie lepiej słychać. Tak. Szanowni państwo, ze względu na sytuację, jaka się wytworzyła nie tylko w Polsce, ale zachwiała się gospodarka światowa i dotyczy to również gminy, może akurat gminy naszej rolniczej mniej dotyka, ale również przewidujemy trudności, wiele trudności. Ceny wszystkie rosną, na pewno macie tą świadomość, doznajecie tego w codziennych zakupach. W związku z tym również moja propozycja, aby symbolicznie podnieść kwotę podatku gruntowego. A opieram się na tym, że w ostatnim czasie zdrożały waluty, a więc dewaluacja złotego, zdrożały waluty. Jeżeli rolnicy biorą dopłaty obszarowe do 1 hektara i one są liczone w euro, to również te dopłaty wzrosną. A więc uważam, że podniesienie w stosunku do roku ubiegłego podniesienie o złotówkę nie jest znaczącym jakimś tam kosztem. Założona przez Główny Urząd Statystyczny cena żyta do celów podatkowych jest dużo wyższa. Są gminy, które nie podejmują takich uchwał
obniżających ceny do wymiaru podatku grunkowego. My od lat stosujemy to raz w mniejszym, raz w większym stopniu, a więc ja zwracam się do radnych, przyjmijcie tą uchwałę. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa, Pani, Panów Radnych chce zabrać głos w sprawie uchwały podatku rolnego? Nie widzę, nie słyszę. Proszę o odczytanie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy Złota z dnia 2 grudnia 2020 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celu wymiaru podatku rolnego. Na podstawie stosownych przepisów uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Obniża się średnią cenę skupu żyta do celu wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 w kwocie 58,55 zł za jedną tonę do kwoty do kwoty 53 zł za jedną Paragraf drugi. Traci moc uchwała nr 8 przez 102 z 2019 roku Rady Gminy Złota z dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celu wymiaru podatku rolnego na rok 2020. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2021 roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu tej uchwały? Dziękuję bardzo. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, 11 radnych było za przyjęciem tej uchwały, 4 radnych było wstrzymujących się. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę odnośnie podatku, wymiaru podatku rolnego. Dziękuję bardzo. Następną uchwałą jest to uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Czy w tej kwestii ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie słyszę. Bardzo proszę o odczytanie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy Złota z dnia 2 grudnia 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Na podstawie stosownych przepisów uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Określa się następujące stawki podatku nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Złota. Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowanego w ewidencji gruntów i budynków od 1 metra powierzchni 0,95 groszy. Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 hektara powierzchni 4,99 groszy. Pozostałych w tych zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego od 1 metra kwadratowego powierzchni 44 grosze. Od gruntów niesklasyfikowanych, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako tereny mieszkaniowe o symbolu B oraz jako inne tereny zabudowane o symbolu BI, których powierzchnia nie przekracza 1 hektara od 1 metra powierzchni 20 groszy. Niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji i położonych na terenie, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie od zabudowę mieszkaniową, usługową lub zabudowę o przeznaczeniu mieszkaniowym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu od tych gruntów upłynie okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 metra kwadratowego powierzchni 3,28 zł.
od budynków lub ich części mieszkalnych od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej 85 groszy, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzoną działalność gospodarczą od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej 22 zł. Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej 11 zł 62 grosze. Związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w zrozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej 4 zł 80 groszy. Od pozostałych w tym zajętych na prowadzenie opłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej 7 zł 20 groszy. Od budowli 2% ich wartości określone na podstawie artykułu 4 punkt 1 i punkt 3 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Paragraf 2. Traci moc uchwała nr 8 przez 103 z 2019 roku Rady Gminy Złota z dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawy podatku od nieruchomości. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2021 roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Dziękuję bardzo. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 14 radnych było za przyjęciem tej uchwały. Jeden radny wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Następną uchwałą jest to uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Czy ktoś z państwa chce zabrać głos w sprawie tej uchwały? Jeżeli nie ma, bardzo proszę o odczytanie projektu. Uchwała Rady Gminy Złota z dnia 2 grudnia 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku środków transportowych. Na podstawie stosownych przepisów uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportu obowiązujących na terenie gminy. Od samochodu ciężarowego, o którym mowa w artykule 8 punkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu. Powyżej 3,5 tony do 5,5 tony 460 zł. Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 790 zł. Powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 990 zł. Od samochodu ciężarowego, o którym mowa w artykule 8 punkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o którym mowa w artykule 8 punkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 2056,99 zł. Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o którym mowa w artykule 8 punkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, rodzaju zawieszenia według stawki określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Od przyczepy lub naczepy, o którym mowa w artykule 8 punkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika rolnego. 1763,16 zł. Od przyczep lub naczep, o którym mowa w artykule 8 punkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
od autobusów, których mowa w artykule 8 punkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zależności od ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy mniejszej niż 22 miejsc 1000 zł 64 grosze równej lub wyższej niż 22 miejsca 1754 zł. Paragraf drugi. Traci moc uchwała nr 13 przez 104 z 2019 roku Rady Gminy Złota z dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku środków transportowych. I paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2021 roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, 13 radnych było za przyjęciem tej uchwały, 2 wstrzymało się od głosu. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Następna uchwała jest to uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zakresu działania i zasad uczestnictwa w zajęciach klubu seniora w gminie Złota. Tą uchwałę omawialiśmy sobie na komisjach. Stwierdzam, że tutaj są tylko takie zabiegi kosmetyczne w tej uchwale. Chyba, że ktoś z państwa chce głos zabrać. To jest ustęp czy ustawy? Ustęp. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa chce zabrać głos? Czy pan wójt chce odpowiedzieć? I one w zasadzie nie są, nie prowadzą działalności rozrywkowej, tylko nastawione są na wsparcie, a że wsparcie idzie przez rozrywkę, no to chyba najlepszy sposób na działanie. Tak to jest przewidziane, ale ja myślę, że jeśli wystąpi z wnioskiem do wójta, możemy te godziny zmienić, także nie musi to być akurat określone w uchwale. Ale uchwała określa, że to jest od 8 do 13, to znaczy, że 5 godzin, a z porozumieniem możemy robić, że to będzie 5 godzin od godziny 15 do 20 będzie to samo. Także myślę, że to jest już z działającym klubem do uzgodnienia. Na razie wszystko jest zamknięte. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze? Jeżeli nie ma, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych? A przepraszam, czytana uchwała, przepraszam. Czytaj głośno. Tak, uchwała. Uchwała Rady Gminy Złota z dnia 2 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zakresu działania i zasad uczestnictwa w zajęciach klubu seniora w gminie Złota. Na podstawie stosownych przepisów Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W załączniku nr 1 do uchwały nr 911 przez 86 z 2019 roku Rady Gminy Złota z dnia 26 września 2019 roku w sprawie określenia zakresu działania i zasad uczestnictwa w zajęciach klubu seniora w gminie Złota wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy, paragraf 6 otrzymuje brzmienie. Ustęp pierwszy. Siedziba klubu w Złotej mieści się przy ulicy Parkowej 9A. Ustęp drugi. Klub w Złotej jest czynny 5 dni w tygodniu w godzinach od 8 do 13. Ustęp trzeci. Siedziba klubu w Chrobrzu mieści się przy ulicy Chrobrego 16.
Ustęp 4. Klub Krążu jest czynny 3 dni w tygodniu od godziny 9 do 14. Punkt 2. Paragraf 8 otrzymuje brzmienie. Ustęp 1. Placówka w Złotej składa się z sali głównej, kuchni, łazienki oraz szatni. Łączna powierzchnia klubu to 82 m kwadratowe. Ustęp 2. Placówka w Chrobrzu składa się z pomieszczenia ogólnodostępnego aneksu kuchennego, łazienki i oddzielnej toalety oraz szatni. Łączna powierzchnia klubu to 103,7 m2. Punkt 3. Paragraf 10. Punkt 5. Otrzymuje brzmienie. Seanse filmowe w kinie czy też pobyt w teatrze, w ramach których seniorzy będą oglądać filmy, inscenizacje teatralne, po czym wywoływane będą na nich podstawy dyskusji. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Złota. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2021 roku. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 15 radnych było za przyjęciem tej uchwały. Dziękuję bardzo. Następną uchwałą jest to uchwała w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na 2021 rok. Szanowni Państwo, tą uchwałę też omawialiśmy na komisjach. Myślę, że wszystko jest jasne, chyba że komuś się nasunęły jakieś spostrzeżenia. Czy ktoś w tej kwestii chce zabrać głos? Jeżeli nie ma, proszę o odczytanie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy Złota z dnia 2 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na 2021 rok. Na podstawie stosownych przepisów Rada Gminy w Złotej uchwala, co następuje. Paragraf 1. Przyjmuje się gminny program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na rok 2021 do realizacji zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Uchwala się wynagrodzenia za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla członków komisji w postaci diet w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia, dla sekretarza komisji 12% minimalnego wynagrodzenia, natomiast przewodniczącej komisji za czynności związane z działalnością komisji ustala się miesięczne wynagrodzenie w postaci diety w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Złotej. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. Dziękuję. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 15 radnych było za przyjęciem tej uchwały. Dziękuję bardzo. Będziemy podejmować teraz uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy. Tutaj już przed naszą sesją pani skarbnik powiedziała nam, jakie są zmiany. Ewentualnie w tej kwestii ktoś chce zabrać głos? Jeżeli nie ma, bardzo proszę o odczytanie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy Złota z dnia 2 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2020 rok. Na podstawie stosownych przepisów Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf 1. W budżecie gminy na 2020 rok dokonuje się następujących zmian. W planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały nr 1 dochody budżetu gminy. W planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały nr 2 wydatki budżetu gminy. Plan po dokonaniu zmian wynosi: dochody budżetu gminy 21 972 623 030 groszy. Wydatki budżetu gminy 22 092 063 zł 30 groszy.
Paragraf drugi. W uchwale nr 14/113 z 2019 roku Gminy Złota z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalania budżetu Gminy Złota na 2020 rok ze zmianami wprowadza się następujące zmiany. Załącznik zadania inwestycyjne roczne w 2020 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia podległego ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 15 radnych było za przyjęciem tej uchwały. Następną uchwałą jest uchwała zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złota na lata 2020-2031. Czy ktoś z państwa chce głos zabrać? Jeżeli nie ma, proszę o odczytanie. Uchwała Rady Gminy Złota z dnia 2 grudnia 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złota na lata 2020-2031. Na podstawie stosownych przepisów uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 4/31 z 2018 roku Rady Gminy Złota z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złota na lata 2020-2031 ze zmianami wprowadza się następujące zmiany. Załącznik wieloletnia prognoza finansowa otrzymuje brzmienie zgodne załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Załącznik wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Złota. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 15 radnych było za przyjęciem tej uchwały. Na tym zakończyliśmy punkty odnośnie z procedowaniem uchwał. Punktem 15 naszego porządku dziennego są to interpelacja i zapytania. Bardzo proszę o zabieranie głosu w tym temacie. Komuś się coś nasunęło. Bardzo proszę pani. Ja chciałabym zabrać wniosek, żeby gminie Wasilewska w realizacji deklaracji śmieciowych, ponieważ te dane były sporządzane dawno i na pewno tam jest szereg błędów, że jedni płacą śmieci, a drugi nie płacą, no taka jest prawda, żeby dokonać aktualizacji. Bo na przykład taki jest przypadek, że rok temu zmarła żona, a dopiero teraz wypisał się, że ze śmieci kolektę zrobił, bo nie wiedział, że to tak akurat ma być. A gro osób jest, co na przykład sezonowo też mieszkają i nie płacą na śmieci, a na przykład takie no, mają różne wymagania w stosunku do gminy. A druga sprawa jest taka, chciałam się spytać o ten pojemnik PCK w Pełczyskach. Do kogo on należy i kto tam postawił? Bo to stoi na środku wsi i teraz ludzie tam normalnie złożą śmieci, różne ubrania w workach, tam nic się nie mieści, nikt tego nie zabiera. Obok postawiają ubrania jakieś, że pomidy mają być dobre, wózki dla dzieci tam rzucają i z tego niedługo zrobi się śmietnisko. I jeszcze trzecia sprawa, to chciałam przypomnieć o, nie wiem, o zabezpieczeniu. No to przeciwnie się przed nami. Nie, nie, dobra, wyjdź. Co? Jeden twój, tak? No nie. Czy ktoś z państwa jeszcze?
Proszę pytać. Nie ma. Wolne wnioski. Nie ma. Punkt 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Bardzo proszę, panie wójcie. Więc tak, ja w wolnych wnioskach miałem właśnie. Aha, warto zabrać głos, ale to będzie tak. Łącznie. Na temat właśnie składanych deklaracji śmieciowych. Myśmy tu już rozmawiali i jesteśmy przygotowani na to, żeby każdego sołtysa wyposażyć w to, jakie są złożone deklaracje, bo kto więcej wie niż sołtys, ile osób w danym domu mieszka. Jeżeli dostaniemy sygnał, że niezgodna jest liczba mieszkań zamieszkałych osób ze złożoną deklaracją, będziemy podejmować działania. Musimy to zrobić, bo wiadomo, że to również wpływa na jednostkową cenę. Jak dużo jest ukrytych osób, trudno im powiedzieć, ale są też odwrotne zjawiska. To, co pani radna mówi, że zmarła żona pół roku temu, dopiero dzisiaj przyniósł deklarację. Takie rzeczy też się zdarzają, a więc nie wszyscy pilnują swoich interesów. Niektórzy nie pilnują, a niektórzy pilnują do przesady. Także wyjeżdża na dwa dni, od razu się wypisuje ze śmieci. Jeśli idzie o to odnośnie deklaracji, PCK zwracali się do nas o zgodę na ustawienie, i mamy adres firmy i deklarowali systematyczne opróżnianie. Myśmy już interweniowali w tej sprawie, bo tu w Złotej mieliśmy zrobione śmietnisko i nawet, że to się uregulowało i tu w Złotej jest w porządku. W Kroczu chyba też jest w porządku, także musimy interweniować w tej sprawie, więc przyjmujemy do działania. W bibliotece w Pełyskach nie ma wody od czasu awarii w tych sąsiednich budynkach. Została wyłączona i jest tam wody nie ma, ale mimo wszystko sprawdzamy stan, bo zapowiadają mrozy. Odnośnie Funduszu Sołeckiego. Do końca bodajże marca, do końca marca winna być podjęta uchwała w sprawie tworzenia bądź nie tworzenia. No tak się stało, że pani skarbnik nie wystąpiła z projektem takiej uchwały i nikt tutaj nie zwrócił na to uwagi. Miesiąc, marzec minął, a niepodjęcie uchwały jest równoznaczne z podjęciem negatywnej. Czyli jeżeli chcemy tworzyć, to trzeba podjąć uchwałę o tworzeniu. Jeżeli chcemy nie tworzyć, podejmujemy uchwałę o nietworzeniu. Jeżeli nie ma takiej uchwały, nie ma Funduszu Sołeckiego. Także jeśli mamy chęć tworzyć, to do miesiąca marca proszę na następnych sesjach wprowadzić taką uchwałę i ją podjąć. Ja chciałem wrócić jeszcze do tych wniosków. Użyłem sformułowania takiego dzisiaj koalicja rządząca i opozycja. Szanowni Państwo radni, przy okazji takiej tylko wypowiedzi to wynikło, natomiast traktuję Radę jako jedność i wszyscy mamy odpowiedzialność za rozwój i funkcjonowanie tej gminy. A więc proszę zwrócić uwagę, że tutaj w moich działaniach, w działaniach urzędu nikt nikogo nie traktuje inaczej. Jeżeli były możliwości wykonywania jakichkolwiek inwestycji, bądź też zwracaliście się o doraźne jakieś sprawy, one były rozwiązywane od ręki i nikt tutaj nie powinien mieć odczucia, że jest traktowany, że pochodzi z innego komitetu wyborczego. To nie ma żadnego znaczenia. To ma w okresie formowania się
organów Rady, a natomiast później jest praca, praca, jeszcze raz praca, z poczuciem odpowiedzialności i rozumiem, że radni działają na rzecz swoich mieszkańców, ale biorąc pod uwagę sytuację i warunki, jakie są dla gminy. Wiadomo, że chciałoby się jak najmniej wydawać, a jak najwięcej zyskać, no ale wszystko ma swoje granice. Nigdy nie kierowałem się tym, że akurat są lepsze miejscowości, lepsi, gorsi. Staram się, aby zresztą 23 rok rozpocząłem i chyba to jest to. Gdyby było inaczej, to pewnie by mnie tu nie było. Także Szanowni Państwo, proszę nie brać pod uwagę takich określeń. Każdy ma swoje sumienie, ma każdy swoją wizję i powinien ją pilnować. Nikt nikogo do niczego nie zmusza, nikt nikogo nie szantażuje. Proszę być sobą w każdej sytuacji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dziękuję wszystkim za udział w naszych obradach. Wyczerpaliśmy porządek naszego posiedzenia. Zamykam obrady sesji Rady Gminy Złota. Dziękuję bardzo.